Dzień dobry, chłopcy, dziewczęta. Moja nowa kuchenka kupiona w Finlandii. Zwróćcie uwagę, że to jest duże stworzenie. To jest mynaszka Helikona i ona po prostu troszeczkę się nie mieści. No, pół minuty temu się rozpaliło i już są efekty. Nie jest to suche tworzywo do palenia. To jest taka sobie osika. Taka sobie osiczka, kurde, niezbyt sucha. No ale przecież nie będziemy zawsze mieli idealnie suchego paliwa. No dobra, to taka próba jest. Czasu zagotowania pół litra wody. Ciekawi mnie, jak to się odbędzie. Strasznie dymi ta osika. To jest kiepskie. Takie sobie paliwo. No. Dobrze robi się z tego łyżki i miski, natomiast na paliwo no trochę tak nie teges. No ale nie zawsze mamy znakomite paliwo. Będziemy z workiem węgla do grilla wędrować. Z plecaczkiem. Pali się to jako tako, dymi jak cholera. Bąbelki już coraz większe. Uciekam z telefonem, bo płomień strasznie buzuje ta kuchnia. Może dlatego, że jest szeroka. No, Finowie lubią takie konkretne rzeczy. Jak pałatka to waży 3 kila. No, teraz się ładnie rozchurzyło. Może jeszcze jeden kawałeczek. No, może jeszcze jeden. Co jest dobre w tej kuchni, że denko nie jest zaotworkowane, czyli nie wypadają węgle na trawkę, nie, oczywiście na pewno trawka dozna uszczerbku, bo temperatura, prawda? Ale zawsze jest ten taki, no, większy komfort bezpieczeństwa. Mija druga, prawie trzecia minuta palenia. Jak widzicie, jest wiatr. Instrukcja aktorów wymawiających literę R jest następująca. Trzeba, aby poprawnie wymówić, aby język giętki uderzył trzykrotnie o podniebienie. Tr, r, r, r. Wtedy jest dobrze wyartykułowana. No i już, kochani, zaczyna wrzeć. Kurde, 3 minuty. No. No. No to jest rekord. Rekord moich kuchenek. Ha, ha, ha. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj zajęcia praktyczne. Hej.